To by było na tyle, jeżeli chodzi o kładzenie konia na ziemi. Jest wiele sposobów, to jest jeden ze sposobów. Ale przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że nigdy koń, który ci nie ufa, nie wykona dla ciebie nic. To trzeba sobie zdawać z tego sprawę. A żeby zaufał koń, to nie chodzi o to, żeby go rozpieszczać, niunciać i zrunciać i traktować go jak dziecko. Bo koń akurat takiej osobie nie zaufa, bo czuje się niebezpiecznie, bo ta osoba jest tak jakby podległa jemu.
A on, koń potrzebuje kogoś asertywnego, bardzo asertywnego, który wie, czego chce, potrafi przekazać swoje przekazy i odczytywać przekazy konia, że tak powiem. Język ekus się nazywa. No, także tak to wygląda. Znaczy tylko nadmieniam, bo nie chcę prelekcji gadać na temat asertywności i zaufania do konia, bo to nie jest akurat czas. Tylko po prostu zaznaczam, że coś takiego trzeba wdrożyć i tak dalej. I druga sprawa to cierpliwość. Trzeba wiedzieć, co chcemy od konia. Koń, musimy zauważać, czy koń odczytuje nas dobrze, czy nie. I współpraca naszych emocji też, ale również naszych mięśni i tak dalej, bo jedna linka, znaczy się, dzisiaj chodziło o to, żeby koniowi pokazać, jaką drogą będziemy zmierzać, tak? Dzisiaj była pomocna linka i to tutaj właśnie koncentrowaliśmy się, żeby nos był przy ziemi i noga ugięta, tak jakby się kładł naturalnie, tak? Bo to tylko zmierzamy, żeby te konie się naturalnie kładą, w różny sposób się kładą, ale między innymi taki też sposób, że podwijają nogi albo wyciągają nogi, kładą się, albo dupą siadają, no różnie to bywa. Dzisiaj pokazaliśmy taki sposób, nie jest ważne, jak się położył, aby to on odczytywał, że każde napięcie linki, on ulega i tą pokazujemy drogę, jeżeli chodzi o nos i tak samo z nogą. My napinamy linkę, jak tylko nam popuści, my ulegamy też, żeby pokazywać, że w tą stronę idziemy, ulegamy tam, gdzie on ulega. My pokazujemy napięcie, on ulega i my też ulegamy, nagroda, tak? To jest bardzo ważne. A bardzo ważne, dlaczego? Dlatego, że przy wszystkich czynnościach z koniem właśnie to jest najważniejsza czynność. Wywierać presję, czekać aż koń ulegnie i my musimy wynagrodzić go uległością. Nagrodzić go w ten sposób. No to tyle, jakbyście mieli, ktoś z Was miał jakieś pytania co do spraw końskich, to jestem uchwytny. Pod filmem będą, subskrybuj mój kanał przede wszystkim. To będą parę filmów też będzie i namiary będą do mnie, nawet numer telefonu, e-mail, Facebooczek też mam. Także pozdrawiam, hejka i miłego dnia życzę. Hej!